Dzień dobry, nie ma co ukrywać, to jest finisz kampanii wyborczej do samorządu, więc w studiu Rzeczy o Polityce kandydat na prezydenta Warszawy Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry, Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, tak się nazywamy na listach. No właśnie, mówisz to dlatego, by promować pewnie swoich kandydatów na listach i czy to nie jest tak, że tak naprawdę w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi, żeby wprowadzić jakichś radnych? No tak, chodzi bardzo o radnych, a przede wszystkim o taki nowy rodzaj radnych, których jeszcze Warszawa nie widziała, bo co czwarty radny Rady Warszawy jest milionerem, co czwarty warszawiak nie jest. Tymczasem my wystawiamy na naszych listach społeczników, ale przede wszystkim zwykłych warszawiaków, kierowców autobusów, motorniczych tramwajów, sprzedawców, ochroniarzy, ludzi pracy. Ale czy ludzie pracy będą potrafili rządzić miastem? Bo to, że ktoś jest człowiekiem pracy, to jeszcze nie stanowi jego kompetencji. No wiadomo, że w każdej grupie zawodowej są ludzie mądrzejsi i głupsi, lepsi i gorsi. A ci są sprawdzeni, bo oni od wielu lat pomagają innym ludziom, zapoznają się z przepisami, z sposobem funkcjonowania organów miasta, wiedzą, co działa źle, a co działa dobrze i co należy i jak poprawić. Wreszcie istotą demokracji jest to, że decyzje podejmują ci, których te decyzje dotyczą. Tymczasem mamy do czynienia z taką elitą quasi finansową, zawodową. W samorządzie, a również w Sejmie zasiadają głównie biznesmeni, zawodowi politycy, urzędnicy, ale rzadko pielęgniarki, nauczyciele czy ludzie innych zawodów, tych najbardziej powszechnie uprawianych. No tak, ale może jednak pewna specjalizacja jest konieczna. Niekoniecznie pielęgniarka będzie miała pełne dane, żeby decydować. Od tego są eksperci. Znaczy, jeżeli spojrzymy na kodeks pracy, który dzisiaj przypomina instrukcję obsługi odkurzacza, jest tak cienki, a najczęściej powtarzanym zdaniem w kodeksie pracy jest wyrażenie skreślono niesamowitą ilość praw pracowniczych. Tak zwanym pełnym tekście. Tak, to mamy do czynienia z sytuacją, w której mniejszość decyduje o pracującej większości, tej, która wytwarza wszystko, co nas otacza. No to zaraz dojdziemy do zmian rewolucyjnych, a ja bym chciała zostać przy tych samorządowych. Zaczęłam od pytania, czy chodzi o to, żeby promować kandydatów na radnych, bo widać już z tych sondaży, że nie tylko ty, ale inni kandydaci związani z lewicą, czy przyznający się... Przepraszam, już to wyłączam. No niestety, to za to jest nagana w każdym studiu. Tak jest, już nie ma. Proszę o wyłączenie. Zawsze tak jest, że kiedy kampania się rozpoczyna, my rozmawialiśmy zresztą na początku kampanii, to ma się nadzieję na to, że coś takiego się stanie, że będzie można dołączyć do grona liderów. To się nie udało, nie tylko tobie z sondaży wynika, ale innym kandydatom lewicowym. To może niepotrzebnie para poszła w gwizdek. Znaczy, po pierwsze wzięliśmy udział w debacie i przedstawiliśmy społeczny, oddolny punkt widzenia. A po debacie telewizyjnej. Tak, no nie tylko. No, debata toczyła się na ulicach, toczyła się w różnych mediach, toczyła się w internecie. I jeszcze trwa do północy. Ale chcę powiedzieć, że no, ja bym nie wierzył sondażom, dlatego że jestem na ulicy. Tak? I moim zdaniem ta debata była bardzo ważna, bo dzięki niej ludzie dowiedzieli się o tym, że również inne osoby kandydują, że ja kandyduję. No i dochodzi do pewnego przewartościowania. Znaczy, gdyby mierzyć ten sondaż reakcjami ulicy, to na pewno nie jest tak słabo, jak wskazują sondaże. No tak, to każdy właściwie, który nie jest na pierwszym miejscu, mówi, nie należy sondażom wierzyć, a każdy, kto w nich wygrywa, mówi, och, jakie piękne sondaże, musimy się dalej mobilizować. Ale moje pytanie będę kontynuować, bo oczywiście chodzi także o to, czy z perspektywy czasu kampanijnego nie jest tak, że widać ogromne rozdrobnienie całej społecznej i lewicowej części sceny politycznej i warszawskiej, i nie tylko. Już pomijając to, czy można zawiązać koalicję, czy nie można, Rozenek kilka procent, od 3 do 5. Jan Śpiewak od 1% też do 5 pewnie nigdy nie przekroczył. Twoje poparcie to jest 1-3. Chyba szkoda, że to tak wygląda, czy nie? No szkoda, ale też istnieją bardzo poważne różnice programowe między tymi ugrupowaniami. Zacznijmy od Rozenka, no to jest SLD, oni najprawdopodobniej, oni w wielu miastach rządzą wspólnie z Platformą.
SLD ma nie tylko prawicowych działaczy, ale też prawicowych wyborców. A ma lewicowych? Bardzo niewielu. 80% wyborców SLD jako partię drugiego wyboru, gdyby nie głosowali na SLD, głosowaliby na Platformę, a jednocześnie planowana jest koalicja do wyborów parlamentarnych SLD-Platforma, więc jakby tutaj nie ma mowy o jakiejś lewicowości. Mimo ogłoszonych haseł bardzo szlachetnych, bo zawsze na etapie kampanii wyborczej SLD jest lewicowa. Zresztą, co ciekawe, przy każdych wyborach większość komitetów wyborczych staje się bardzo wrażliwa społecznie i lewicowa, ale zaraz po wyborach im to przechodzi. No tutaj jest różnica, bo my od niepamiętnych czasów, a konkretnie od 15 lat pomagamy ludziom i walczymy o nich. Ja dam taki przykład. Wczoraj byłem zaproszony na debatę w TOK FM-ie. Musiałem z niej zrezygnować, bo musieliśmy pojechać do Sulejówka, żeby ratować 8 rodzin, które zostały bez ogrzewania na zimę z powodu podłej właścicielki. I poszliśmy tam na Radę Miasta walczyć o to, żeby oni tam nie pozamarzali. I wydało nam się to ważniejsze niż walka o głos. I tym się właśnie różnimy, że od 15 lat walczymy o ludzi w różnych częściach kraju. A ten star może w wyborach jest... Może dlatego nie macie radnych? Może tak. Na pewno tak, natomiast to jest sposób na budowę pewnego oddolnego ruchu pracowniczego. W Polsce jest 16 milionów ludzi pracy i nie mają swojej partii. My tą partię teraz tworzymy, właśnie Ruch Sprawiedliwości Społecznej. I ta udział w wyborach jest częścią budowania potężnego, masowego ruchu oddolnego, bo tylko masowy ruch oddolny pracowniczy jest w stanie zmienić system, który... Bo my nie jesteśmy w stanie wszystkich uratować. My nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć. Natomiast musimy zmieniać przepisy, musimy zmieniać prawo, musimy zmieniać system i w tym celu trzeba budować ruch. Oczywiście, jeżeli będą chętni, żeby się łączyć w takich wysiłkach, to my się chętnie z nimi połączymy. Myślę również, że wyznaczamy pewne trendy. Od początku kampanii twierdziliśmy, że trzeba budować 5 tysięcy mieszkań rocznie, bo inaczej młodzież po prostu będzie musiała wyemigrować, bo nie jest w stanie za pierwszą pensję ani wynająć mieszkania, ani zaciągnąć kredytu hipotecznego. W związku z czym założy rodzinę i wyprawi się od rodziców, ale w Hamburgu, w Berlinie czy w Londynie. Tutaj Komitet Śpiewaka, że tak powiem, też podniósł tą liczbę z 1000 do 5000 i bardzo się z tego cieszymy, ale już miasto jest nasze, stoi na stanowisku, że to są mrzonki i że tak naprawdę wszystko jest okej. Tak? Platforma też chce budować kilka tysięcy mieszkań, nie wiem czy 5, czy 6. Z Platformą jest ten problem, że oni dotychczas budowali 300, rządząc przez 12 lat. Więc bardzo trudno uwierzyć w takie zapewnienia, no, jak one się pojawiają tuż przed wyborami. W ogóle jakby większość tych dużych ugrupowań przypomniała sobie o warszawiakach kilka miesięcy przed wyborami i zapomni dzień po wyborach. No, a my jesteśmy z nimi na co dzień, jesteśmy po ich stronie. I wychodząc na ulicę i rozmawiając z ludźmi na bazarach, na skwerach, no przekonuję się, że to poparcie bardzo dynamicznie rośnie. Ja nie wiem, czy ten wzrost poparcia zdąży się objawić wynikami niedzielnych wyborów. Ale jest to ewidentny trend, który pokazuje, że ludzie chcą wybrać dobro, a nie mniejsze zło. Chcą wybrać tych, którzy im pomagają, chcą wybrać tych, którzy stoją po ich stronie. I myślę, że ten trend się utrzyma i że tak powiem, do kolejnych wyborów będzie tylko lepiej. Ale zgodnie także z sondażami rośnie poparcie dla obecnej prezydent miasta, dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ono jest wyższe niż wtedy, kiedy było referendum w sprawie jej odwołania. Czy patrząc na te 8 lat, jesteś w stanie coś dobrego powiedzieć o pani prezydent? Czy jej rządy się zmieniły po tym kamieniu milowym, jakim na pewno było dla niej referendum? Ja myślę, że pani Gronkiewicz-Waltz powinna odpowiadać za to, co zrobiła, za jej udział w aferze reprywatyzacyjnej. I w tym sensie no, trudno powiedzieć o niej coś dobrego. Przy tak dużym budżecie oczywiście można budować drogi, można budować różne elementy infrastruktury i każdy by to zrobił, bo to nie jest żadna sztuka, jak się ma dużo pieniędzy. Natomiast moim zdaniem ona te pieniądze wydawała źle. Jedna z najważniejszych problemów w Warszawie dzisiaj to nie jest tylko afera reprywatyzacyjna, ale to jest w ogóle szalejąca na wszystkich szczeblach korupcja. Sama struktura zarządzania na przykład mieszkaniami komunalnymi to jest tak. ADM, ZGN, WZL, czyli tak, Administracja Domów Mieszkalnych, Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Zasobów Lokalowych i jeszcze jest wyżej burmistrz do spraw lokalowych.
kompetencje niejasno podzielone, natomiast kiedy zbudowano w 2010 budynek na 150 mieszkań komunalnych na ulicy Piaskowej na Woli, no musiał dojść do aktu korupcji, skoro po 8 latach budynek się wali i trzeba go ewakuować. Kiedy wybuchła kuchenka... Ale to zostańmy przy tym. Kto kogo korumpował i kto komu dał pieniądze? No moim zdaniem deweloper, który budował ten budynek, czy firma, która budowała ten budynek, musiała skorumpować kontrolerów, którzy przyjęli budynek, który po 8 latach się wali. Ale dowodów nie masz. Znaczy dowodem jest to, że się wali. Dowodem jest to, że się wali i nie sądzę, żeby to było zwykłe korupstwo. Do tego mamy słynną sprawę budynku na Świętokrzyskiej, też 150 mieszkań komunalnych, wybuchła kuchenka, rozebrano cały budynek. No co, tak? Chodzi o to, że tam teraz powstają wysokościowce, tutaj rządzą deweloperzy, tutaj rządzi lewa kasa i moim zdaniem, jeżeli... Ja daję zawsze taki klasyczny przykład tych przejść podziemnych pod dworcem centralnym. Tam operator odprowadzał 2 złote z metra kwadratowego z tych sklepów, a sam brał od kupców około 100 zł. Wystarczyło posadzić jedną osobę, która by miała kwity, kasa przyjmie, która by pobierała z metra kwadratowego 20 zł. Miasto zarobiłoby 10 razy więcej, kupcy by odetchnęli, a my kupowaliśmy taniej. Tylko między tym operatorem a miastem musiał istnieć akt korupcji, skoro działano tak ewidentnie na szkodę warszawiaków i miasta. I tak jest na każdym korupcja kroku. Korupcja to jest mocne słowo, tymczasem może być zwyczajne niedopatrzenie. Niedopatrzenie w takiej skali? Przecież czego się nie tkniemy? Ja próbowałem dostać się na Wolę do burmistrza, tam stało kilkunastu budowlańców, którzy wyremontowali mieszkanie dla miasta i nie dostali zapłaty. Potem obserwowaliśmy, że ten sam operator wygrywa ciągle przetargi, mimo że nie płaci ludziom. Pod tym samym adresem jest druga firma, która też wygrywa przetargi i też nie płaci ludziom. Miastu to zupełnie nie przeszkadza. Jeżeli tam nie posmarowano, to ja jestem... Czyli zgadzasz się z Patrykiem, jakim Warszawą rządzi układ, który trzeba robić? Nie żaden układ, tylko banda złodziei. No, nie róbmy z tego jakiejś filozofii. Banda złodziei, która, że tak powiem, potrafiła dziesiątki milionów dawać mafii reprywatyzacyjnej i tak samo rozdaje pieniądze na lewo i prawo swoim koleśom. I problem polega na tym, że w tej chwili o ten wielki tort, o budżet warszawski walczą dwie mafie, walczą dwie korporacje partyjne i każda jak się dorwie do władzy, to po prostu zeżre to miasto, bo to nie jest kwestia, jaki jest Patryk Jaki czy nie, tylko po prostu są ludzie. Są aparatczycy partyjni, którzy po prostu mają takie szczęki i wszystko zeżą. I dlatego moim zdaniem należy głosować na komitety niezależne, na komitety, które nie wynają milionów złotych na billboardy z waszych podatków. Tak? No dobrze, ale skąd wynika ta dysproporcja? Bo to nie jest tak, że dwóch głównych partyjnych kandydatów ma powiedzmy po 20%, a potem następny w kolejce ma 15%. Tutaj główni mają w okolicach 40% w różnych sondażach, a następny ma 4,5%. No ale dysproporcja jest między innymi z tego, że z podatków warszawiaków wydaje się miliony złotych na billboardy, na kampanie, na spoty reklamowe i oczywiście ta dysproporcja jest to walka Dawida z Goliatem oczywiście. Natomiast... Ja uważam, że my osiągniemy niezłe wyniki, a jak na wydane pieniądze, to rewelacyjne wyniki. I sama okazja do bycia z warszawiakami na ulicach, do rozmawiania, ale też te wszystkie miłe gesty, które ludzie... Pamiętam, niedawno byłem w dzielnicy Targówek, przy targowisku i podeszła do mnie starsza pani i powiedziała, uniwersytet cały będzie na pana głosował. Ja mówię, co, Uniwersytet Warszawski? Nie, Uniwersytet Trzeciego Wieku. A jakieś 100 osób, prawda? Więc ja mówię, poważna grupa. Ludzie wybierają się głosować całymi rodzinami. Myślę, że jest pewna mobilizacja w tej chwili. Jest zmęczenie tą agresywną kampanią. Tę mobilizację w ogóle, to już odrywając się na chwilę od Lewicy, czy od Patryka Jakiego. Czy ludzie chcą głosować w tych wyborach, twoim zdaniem, bardziej niż 4 lata temu? Myślę, że tak. I to nie, w moim przypadku, bo ja jakby nie obserwuję wyborców PiS-u czy PO, tylko że jak ja wychodzę na ulicę, to ja nie wiem, gdzie są wyborcy PiS-u i PO, bo ludzie podchodzą i mówią, że będą głosować. Tak? To zresztą ten przełom nastąpił po debacie. Debata sprawiła, że ludzie dowiedzieli się, że ja kandyduję. Bo tak ludzie nie mieli pojęcia, że ja kandyduję, ponieważ dwaj główni faworyci zaczęli od tego, że 2 miesiące wcześniej zaczęli kampanię łamiąc ustawę. Tak? I oni się zdominowali media. Ten przekaz medialny. Natomiast pojawienie się innych kandydatów, wywalczenie tej debaty, którą wywalczyliśmy, ja zresztą negocjowałem z 3 stacjami telewizyjnymi w imieniu 13 pozostałych kandydatów, którzy mi zaufali, uznając moją czciwość i bezstronność. I udało nam się wejść do debaty i mimo, że to było po 45 sekund, ludzie to zobaczyli i powiedzieli tak,
Mówi, to jest dobro, a nie mniejsze zło. I dlatego jestem spokojny o wynik. Myślę, że po prostu idziemy do przodu i będziemy, że tak powiem, budować lewicę jednak. Jednak będziemy budować lewicę, będziemy budować ruch społeczny, taki nieubabrany w tej korupcji, nieubabrany we władzy, a przede wszystkim chodzący na własnych nogach. Tak? No bo wiadomo, że te duże komitety dostały pieniądze od deweloperów. No koncepcja 19 dzielnicy Patryka Jakiego jest typowo prodeweloperska koncepcja. Prawda? No, i zamurowanie Wisły przy okazji. Tak, tak jest. No to jest, mam nadzieję, że to jest tylko taka fantasmagoria i że gdyby się tak stało, że Patryk Jaki wygra, to tego nie będzie realizował, że to jest tylko taka wydmuszka. Ale rzeczywiście no, widzę bardzo wiele, już nie chcę skraść palcami, komitetów, które no, sięgnęły po pieniądze deweloperów i deweloperzy ustawiają tą grę od góry. Tak? Także to jest miasto życie deweloperów, to jest miasto mafii reprywatyzacyjnej, a w małym stopniu jest to miasto warszawiaków i warszawiacy muszą to miasto odzyskać. Czy nie jest tak, że pierwszy raz hasło deweloperów stało się groźne i to nie tylko w Warszawie, ale to samo hasło pojawia się na przykład w Gdańsku w kampanii. No nasi tam startują na listach Lepszy Gdański, też walczą z deweloperką. Nie tylko z waszych ust, nawet z ust Jarosława Wałęsy. Więc nagle deweloper stał się takim symbolem no, złego człowieka, kapitalisty. Znaczy może dlatego, że chcą budować wysokościowce z Pałacu Kultury. Zarabia się bardzo dobrze na budowie, natomiast one są nikomu niepotrzebne. Z jednym wyjątkiem. Ja bym się zgodził na jakiś punktowiec, jeżeli byłby to 50-piętrowy wieżowiec, w którym są mieszkania komunalne. Na to pełna zgoda. Problem tylko polega na tym, że... A dlaczego się zarabia? Powiedziałeś, zarabia się, mimo że to jest nikomu niepotrzebne. To skąd się biorą pieniądze? Pieniądze się bierze od miasta, pieniądze się bierze z banków, pieniądze się bierze za samo wybudowanie. To jest wielki interes wybudować. Natomiast potem mamy miliony metrów kwadratowych powierzchni biurowej, która jest niewykorzystana i stawia się kolejne biurowce. Dlatego mówię, jak już budować, to punktowce mieszkaniowe. Natomiast w ogóle koncepcja robienia Manhattanu w centrum Warszawy, który w ogóle zamknie możliwość przepływu powietrza i zwiększy ten smog jeszcze niemożebnie, ona się bierze z zapatrzenia w Nowy Jork. Różnica polega na tym, że Manhattan jest wyspą, a Warszawa nie. I dalsze zagęszczanie Warszawy będzie powodowało to, że nie będziemy widzieli nieba. Moja córka Karolinka, jak miała 8 lat, przeprowadziliśmy się do blokowiska i ona bardzo żałowała, że już z okna nie widać nieba. Otóż coraz więcej warszawiaków nie będzie widziało z okien nieba, bo będą mi robili z okien oficyny. Przez to zagęszczanie zabudowy Warszawa się powinna rozrastać, ale wzdłuż i wszerz, a nie wzwyż. I nie powinny być... No ale gdzie są te tereny? Gdybyś dostał mapę, plany zagospodarowania przestrzennego i miał zaplanować jakąś, być może nawet nową dzielnicę, to w którą stronę byś patrzył? Gdzie byś budował? Nie mam takiej idei. Myślę, że trzeba budować tam, gdzie to jest najmniejszym kosztem ekologicznym. Znaczy, kiedy nie wycina się tej zielonej otuliny wokół Warszawy. Ale chcę powiedzieć, że Warszawa po wojnie została odbudowana genialnie. To było przestronne, zielone miasto, bardzo dobre dla mieszkańców, przyjazne dla mieszkańców. Przez ostatnie 30 lat bez przerwy obserwujemy zagęszczanie zabudowy i to, że żyje się coraz gorzej, jest coraz mniej przestrzeni, coraz mniej widoku. Zabierają nam widok, zabierają nam światło, zabierają nam niebo po to, żeby kręcić lody, po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy kosztem jakości życia w Warszawie i na to nie ma naszej zgody. No to w takim razie na sam koniec możesz chyba ukuć nowe hasło wyborcze, nie zabierajcie nam nieba. Już je stosowałeś w kampanii? Jeszcze nie, ale miałem je na myśli przed debatą, a to się bierze z takiej piosenki Ameryce Łacińskiej. Nie możesz kupić światła, nie możesz kupić słońca, nie możesz kupić gorąca. Nie wszystko jest za pieniądze. No i to jest dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Piotr Ikonowicz, kandydat na prezydenta Warszawy, był gościem Rzeczy o Polityce.